No to lecimy. Witajcie drodzy widzowie, witam was bardzo ciepło, serdecznie i witam mojego dzisiejszego gościa, Patrycję Kurczyńską z zimnej chyba Irlandii. Tak, witajcie kochani, witaj Zygi, po takiej długiej przerwie, bardzo, bardzo zimno, mokro jest i naprawdę ja mam do tej pory jeszcze ogrzewanie, bo niby to słońce jest, niby to słońce jest, ale jest taki zimny wiatr, no dwa dni, chyba trzy dni temu mieliśmy huragan. Tutaj ten kraj naprawdę bardzo lubi huragany, jeden za drugim czasami są. I jest, no niby jestem te 13-14 stopni, ale jak słońca nie ma i jest zimny wiatr, po prostu czuć. Czuję się to. Bardzo, że jest duża wilgotność jeszcze. Dodamy do tego, nie? Ja bym ci chętnie oddał trochę mojej pogody, jakby tak szło. Może nie. Kiedyś tak będzie, że będzie internet wirtualny, taki wiesz, że można internet rzeczy. I bym ci przekazał wtedy trochę mojej pogody. U mnie jest wprawdzie deszczowo i wilgotno, wiesz, bo jest dużo wilgoci w powietrzu i też pada, ale jest ciepło. Ja mam w tej chwili temperaturę 27 stopni. Ojej, pięknie, pięknie. Celsjusza. Jest duchota, bo jak jest wilgotno, ale wiesz, jak się rano wychodzi na dwór i słyszysz te ptaki, które śpiewają, zwierzęta gdzieś tam sobie mruczą, i czujesz zapach tego lasu, który wilgoć to oddaje, nie? Czujesz trawę, czujesz cedry, które pachną, dęby, które pachną. Pięknie. To jest fajne. Ja bym ci z miłą chęcią dał tego trochę. No, pięknie, no. No, pogoda zmienną jest, a ostatnie zaćmienie chyba dużo też narobiło. Przynajmniej ja to tak odczuwam, że jakby pogoda u nas się zmieniła po zaćmieniu. Tak, ale zanim przejdę do zaćmienia, bo to było chyba parę dni temu, ale powiem jeszcze, dodam jeszcze taką inny wątek. I wiele osób, i to ja też włączając, może też osoby, które nas oglądają, mam to samo, że od, można powiedzieć, ja tak mam takie przypuszczenia, ale mogę też się mylić, że od lat 90. energetyka Ziemi zaczęła się zmieniać. Okay. Nie? Pewne osoby zaczęły się, może jeszcze wcześniej było, może końcówka lat 80., coś takiego. I Ziemia jakby zaczęła, i ludzie też zaczęli się przebudzać. Więc jeżeli ktoś, można powiedzieć, że jest taki starszy, to pewnie pamięta, że hen dawno temu nie było książek o duchowości i one nagle zaczęły się pojawiać w latach 80. No, masz rację, tak. Nie, było takie mało, nikt tam nie chciał czytać tych książek, nie było internetu, wiadomo. Ale ja pamiętam, jak wtedy studiowała w Poznaniu i była taka jedna księgarnia i naprawdę miała full książek, one były bardzo tanie, bo nikt tego nie chciał kupować, nie czytać. To były książki Maxa Longa o Hunie, to były książki Louis Hay, i one tak leżały, Potęga Podświadomości na przykład, one tak leżały sobie. No i ja wtedy kupowałam te książki, bo miałam taką znajomą i ona bardzo weszła wtedy w ezoterykę. Ja tak zaczęłam wtedy. To było lata 90. No i co? Przez ten okres, jak zaczęliśmy się rozwijać, no teraz jest po prostu wysyp. Z każdego zakątka, z każdego miejsca i w ogóle, nie? No i wyobraźcie sobie, że parę osób do mnie takie maile napisało i potem zaczęłam się tym zastanawiać. I mówię, no tak, no przecież to tak jest, nie? I tak masz takie kropeczki i nagle masz takie połączenie z tymi wszystkimi kropeczkami. I teraz tak, może zauważyliście, że nie wiem od iluś lat, ale to chyba już moim zdaniem początek lat 90. było, że nagle zaczęły się pojawiać wzmianki częściej o UFO, wzmianki częściej o duchach, takie glitche energetyczne, można powiedzieć, takie jakieś przebłyski, chociaż wtedy nie było komórek w tych latach 90., ale nie było, znaczy były już, pojawiały się komórki, ale jeszcze nie można było na przykład zdjęć zrobić, filmików zrobić, a w miarę tam parę lat temu, to jak już te filmiki można było robić na
na komórkach i tak dalej, no to wtedy zaczął taki wysyp być. Tak. Nie? I jak sobie weźmiecie na przykład teraz na YouTube, nawet na Facebook i w ogóle, ile filmików jest o duchach? Ile filmików jest o spotkania z obcymi? Nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie, ale bardzo, to jest tak naprawdę bardzo duża ilość. Ja zaczęłam tak to troszeczkę tak analizować i wiecie co, doszłam do wniosku, że jeżeli przechodzimy w ten wyższy wymiar, nie? Wyższy wymiar, to właśnie to nie tylko przechodzimy my, ale cała Ziemia i wszystkie inne wymiary też. A na przykład duchy, tak powiem, duszy istot zmarłych, czy to w wyniku samobójstwa, czy nie, które są jednak uwięzione, one też to odczuwają. Te zmiany. O zmianę odczuwają. I wtedy nagle one pojawiają się, one domagają się uwagi, one na przykład wychodzą na powierzchnię. Nie? I co, jeżeli my się, można powiedzieć, wchodzimy w inny ten wymiar, albo wchodzimy w tą epokę wodnika, to co się dzieje? No pierwsze, pojawiają się takie glitche, czyli na przykład albo jest tak, że tak zamieramy, taki bezruch jest. Jakby ktoś pauzę nacisnął, taki bezruch jest. To jest full filmików o tym. Albo jest tak, że na przykład na niebie pojawiają się dziwne chmury. Ja miałam takie dziwne chmury, na przykład jak było przyśrednie zimowe, gdzie białe chmurki były i na przykład kolor tęcz. Kolor tęcz. Na chmurach. Na chmurach. To było właśnie bardzo dziwne. Bardzo dziwne. I też osoby, które są bardzo wrażliwe, mogą czuć, że na przykład przesilenia są, albo zaćmienia są, one są takie bardzo wrażliwe, bo zaćmienia słońca przykładowo, albo księżyca, to są takie portale. Nie? Portale i mogą czuć się rozdrażnione, sensytywne są takie, wszystko i drażni. Ktoś coś powie, to po prostu już takie nabuzowane są i tak dalej. I moja obserwacja jest, że teraz im więcej mamy tych zaćmień, tym osoby więcej odczuwają. Nawet które nie zajmują się duchowością, to odczuwają. Ale zaćmień mamy chyba tyle samo, po prostu one są i tu się nic nie zmieniło. Sezon jest, bo generalnie zaćmienia są co tak w przybliżeniu co 173 dni. Zaćmienie słońca, tak już takie wszystkie, jak wziąć wszystkie pod uwagę, czyli niepełne, te obrączkowe. Słońca, to tylko takie słońca są, co 173 dni, to tak jest matematycznie ułożone. Ale ze względu na to, że my się rozwijamy bardzo szybko, są zmiany na Ziemi, to my bardziej to czujemy. Okej. Okay. Bardziej odczuwamy i teraz ja rozmawiałam z paroma osobami, które nie zajmują się duchowością. No dzisiaj na przykład rozmawiałam z dziewczyną w pracy i pytam się, którą nie widziałam ponad tydzień czasu i pytałam się, mówię, jak tam, pamiętasz, że w zeszłym poniedziałek było zaćmienie, a ona mówi, ojej, ja taka chora leżałam, ja nie wiem, nie wiedziałam dlaczego. A ona nie zajmuje się duchowością. Nagle coś mi wzięło, w łóżku leżałam. Także nawet, mówię, nawet takie osoby, które nie zajmują się duchowością, mogą nawet czuć, bo cała nasza energetyka też zaczyna się zmieniać, też zaczyna cały wibrować. Jak kiedyś, też pewnie tak mieliście, jak kiedyś mogliście dosłownie wszystko jeść, nie było problemu, nagle ciało zaczyna się zmieniać i wiele rzeczy już nie możecie jeść. Nie ma tolerancji już. I po prostu to nie jest tak, że pewien wiek przychodzi, I na przykład no, kobiety na przykład bardziej tyją w okresie menopauzy i tak dalej, tylko dostajemy promieniowanie z kosmosu, to jest Ziemia, takie energetyka jest i nasze ciało zaczyna po prostu w pierwszej kolejności dostosowuje się do wibracji Ziemi. Okay.
nie? Bo nasze serce jest połączone bardzo mocno z ziemią i jest tak, że na przykład jeżeli zmienia się ziemia, to nasze wibracje też się zmieniają. Zgadza się, tak. Mhm. Nie? Komórki się zmieniają, świadomość i teraz jest tak, dlaczego na przykład jedne osoby chodzą na różnego rodzaju terapie, bo nagle traumy zaczynają wychodzić. Oni nie wiedzą dlaczego. Mhm. Mhm. Nie? Bo jeżeli my wchodzimy na wyższy poziom, a komórka ma jakąś tam daną częstotliwość, a traumy są mniejsze, to nagle to wszystko do góry idzie. Mhm. Nie? No, a jak ty się czułaś w tym dniu, tego 8 kwietnia? 7 w niedzielę ja byłam, bardzo się źle czułam. Ja musiałam dosłownie ten 7, to ja w łóżku przeleżałam. Mhm. To było dzień przed. Dzień wcześniej, tak. Od soboty, w sobotę już się tak dziwnie czułam, mówię, nie przeleżę w łóżku, bo mówię, coś tutaj, ale nigdy tak nie było, że mnie aż tak zwaliło z nóg, powiem. Więc całą sobotę przeleżałam, to minimalnie robiłam, nie byłam w stanie dosłownie nic zrobić. W niedzielę tak samo i mówię, no zobaczymy, co będzie w poniedziałek. Rano miałam jeszcze energię, ale potem to koniec. Dosłownie koniec. Dopiero we wtorek coś tam u mnie ruszyło energetycznie, ale ja nigdy czegoś takiego nie miałam, że aż tak mnie powaliło. Parę osób też mi o tym mówiło, że właśnie trudne były dla nich te dni. Sobota, już piątek, nie? Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek szczególnie. Ale powiem ci, żeby być uczciwym, to były też osoby, które do mnie dzwoniły, które miały fantastyczny ten dzień. Tak, na poniedziałek. Tak. I no, i ja też, i teraz wiesz, ja sobie, może się mylę, ale ja sobie uknąłem taką teorię, że być może, że jeśli coś było, jest do przerobienia, albo jest jakaś sytuacja trudna, to ona się bardziej wydobyła w tym czasie na światło dzienne, nie? Tak. To mogą być jakieś sprawy związane ze zdrowiem, albo sprawy związane z relacjami z innymi ludźmi, albo sprawy związane z finansami, albo z pracą, czy jeszcze coś takiego, nie? Mhm. Więc być może, że ta moja teoria jest taka, że być może, że ten dzień po prostu dał nam tyle tej energii, która uwypukliła to, co jest w nas. Nie, tak. Ja bez oceny, czy to jest dobre, czy złe, tylko to uwypukliła, nie? Tak, zresztą jak sobie tak zobaczycie, na taki chłopski rozum, to jest tak, że jeżeli jest zaćmienie, to są dwie siły, które w jednym punkcie do nas walą energetyką. I to w bardzo, bardzo silny dosłownie taki. I to ta energia dochodzi do ziemi i po prostu, i to obchodzi całą ziemię, przynajmniej jeszcze te 2 dni. Znaczy wcześniej, już się zaczyna 24 godziny wcześniej, i 24 godziny po, nie, bo to wszystko energia idzie i ona obchodzi całą ziemię, do środka ziemi idzie nas i w ogóle, no i dlatego jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wrażliwi, bardzo podenerwowani, wszystko może nam nie pasować i naprawdę bóle głowy, no różne rzeczy mają, także no każdy inaczej przechodzi. Każdy inaczej. Ja ci powiem, że jak, no bo ja musiałem pojechać bardzo daleko, żeby zobaczyć to zaćmienie. Najpierw wybraliśmy się to na północ, słuchaj, 250 mil na północ, ale prognoza się zmieniła i tam zaczęło lać, więc szybko pędziliśmy samochodem 150 mil na zachód. Aż w końcu trafiliśmy na taką fajną pogodę i w momencie, kiedy się to zaczęło, po prostu przyszły chmury i zaczęły zakrywać słońce. I wtedy się stała dziwna rzecz, bo wielu ludzi jakby podekscytowanych zaczęło dmuchać w te chmury. Słuchaj, oczywiście to była tylko, wiesz, to był przypadek, tak? A może nie. Ale chmury się rozstąpiły i słońce się pokazało pomiędzy chmurami. Była taka przestrzeń pomiędzy. I tam była tak ogromna euforia wśród ludzi, że to wyglądało jak na upojenie alkoholowe. Wiesz? Ci ludzie tak się zachowywali. No bo to jest euforia, tak. Euforia. Tak, ja potem, wiesz, po tym zaćmieniu
Słuchaj, bo ponieważ byłem z całą rodziną, bo był mój syn z wnukiem, przyleciał z Polski specjalnie na to zaćmienie. Dotarła na ten moment, godzinę przed, moja córa z wnuczką z San Antonio, która musiała też pokonać kawał drogi, żeby tam przyjechać. Byliśmy wszyscy razem, moja żona. Więc wydarzyło się coś, czego my jako rodzina dawno już nie przeżyliśmy. Jedność, wspólnota. Pragnęliśmy być ze sobą i być, i mimo że się rozeszliśmy, to wieczorem się znowu spotkaliśmy u mojej córy na kolacji, a potem zapragnęliśmy być ze sobą na drugi dzień i na trzeci dzień, i to się powtarzało. Ale Więc miło, fajnie. tak, moje wrażenia były takie, nie? No bardzo fajne, ale mówię, no, no szkoda, że w ogóle w Europie, bo tak patrzyłam na mapę, czy będą w najbliższym czasie jakieś zaćmienia w Europie, to po prostu absolutnie Nie, nie. za chyba 170 lat w Polsce. No, także musimy sobie Pełne, ja mówię o pełnym, nie? poczekać trochę. Zazwyczaj one są w Stanach, zazwyczaj one są gdzieś na Pacyfiku, coś takiego, ale tak nas nie obejmują. I teraz też powiedzieć, bo przed zaćmieniem, nie wiem jak wy, ale ja dostałam tyle krótkich filmików, że będzie koniec świata, że będzie, już tam się pakują w Stanach, już lęk jest, już po prostu, żeby jedzenie wykupywać. I Ja tego nie dosłownie. widziałem. Tyle, ja dostałam bardzo dużo i mówię tak, no wiem, może będzie, no tak pomyślałam, co pierw, a potem mówię, gdy już piąty, dziesiąty taki filmik dostałam, ja mówię, ja nie będę wchodzić w ten lęk. Nie będę Tak, bo wchodzić. wiesz, to jest zastanawiające, bo po pierwsze, kto to robi, No nie? właśnie, i to A po zastanówmy. drugie, jeśli to robią zwykli ludzie, to czemu to robią? No właśnie. Żeby dużą oglądalność mieć, na przykład, żeby też zwrócić na siebie uwagę, to też, no, ale może jakaś korzyść jest z tego, nie wiem. No, żeby nakręcać też ludzi. Albo spiskowe teorie, czyli ktoś to robi celowo, żeby obniżyć nasze wibracje w tym dniu i żebyśmy tych fajnych energii nie wchłonęli. Tak. I wiecie co, jak ja zrobiłam o zaćmieniu, o przekazie zaćmieniu na swoim kanale, to pytałam się, naprawdę, spytałam się wszystkich, czy możecie potwierdzić, co się dzieje, jeżeli oglądacie mnie ze Stanów. I słuchajcie, żaden komentarz, który dostałam ze Stanów, nie był negatywny. Wszystkie były pozytywne. Wszystko jest ok, bardzo fajne zdjęcia zrobiłam i wszystko obserwuję na przykład z Potwierdzam, tak było. balkonu i jest fajnie i tego. Coś takiego dostanę. No, bardzo miłe takie rzeczy. Zresztą to nie jest pierwsze zaćmienie, które było w Stanach, bo Stany mają takie specyficznym punkcie są, że naprawdę jest dużo, dużo tych. Tak, ja ci powiem, że tu w O. mojej wiosce to jest w tym samym 2 latach drugie zaćmienie. Tylko jedno szło na ukos z północy na południowy wschód, a teraz odwrotnie, od Tak. południa na północ. No, taki krzyżyk można. I ja jestem na przecięciu tego krzyża tutaj. No fajnie, bardzo No. fajnie. No, ale powiem tak, że co ja odczułam, tak No fizycznie, właśnie. tak powiem, że zaraz przekaz, ale co ja odczułam, bo odczucie to jest bardzo, bo ja na live oglądałam, na stronę NASA weszłam i tam było taki live i można było, tam pokazywali tam przez Meksyk aż do Kanady. I w Meksyku, w jakimś mieście to było po prostu tyle wypryskali, że było wszystko takie mgłe widać, nie było dobrze. Natomiast niektóre momenty były takie, że było bardzo widocznie widać zaćmienie i bardzo piękne było. I ja po prostu w łóżku leżałam, włączę sobie, zobaczę i co odczułam? Odczułam, że jest takie jakby promieniowanie, więc to nie było nic negatywnego. To jakby taka fala przeszła, strumienia słońca, dosłownie bardzo czułam w nogach i tutaj w sercu. Tutaj w sercu. Jak tak po prostu się skoncentrowałam na tym, mówię, dobra,
pokażcie mi, co jest w środku. Nagle po prostu znalazłam się między księżycem a słońcem. Aha, okej. Okay. Bardzo ciekawe, bo ja po prostu nigdy czegoś takiego nie miałam i po prostu księżyc jest za mną, a słońce jest przede mną. I mówię tak, dobra, dlaczego mi to pokazujecie? Sto pytań do, jak to ja? I nagle poczułam, jakby taka wiązka światła przeszła, taka gęsta, to nie jakby taki laser był, coś takiego, przeszła przez moje serce aż do księżyca. I to nie było nic negatywnego, to nawet było bardzo przyjemne. Ja tak patrzę, obserwuję, co to jest. I jakby tak cała ta od słońca było tak ściśnięte do takiego małego, można powiedzieć, lejka, coś takiego. I przeszło właśnie przez serce i wyszło. Więc byłaś to jako co? Oczyszczenie? Czy nie, to po prostu jakieś światło, ale tak nie wiedziałam, to nie było nic negatywnego. Ja po prostu obserwowałam, mówię, no ciekawe doświadczenie, bardzo miłe doświadczenie i tak patrzałam i po prostu jak już mówię, dobra, nie wiem co to jest, mówię, zostawię to, po prostu się odsunęłam od tego, także takie miałam i takie fizyczne doświadczenie. Fizyczne, także jest, no mówię, też bardzo się dużo zmieni. Bardzo dużo się tak zmieniło, bo dostałam takie, można powiedzieć, też dwa przekazy. No właśnie. To były dwa przekazy i zazwyczaj mam jeden, ale to wtedy dostałam dwa. I jeden to, który był, można powiedzieć, parę godzin wcześniej, bo nie wiem, który był w Stanach, to się wydarzyło. To po południu chyba, nie? W Stanach to było tak, tu u mnie w Teksasie 13:32. A czym dalej na północ, tym później i chyba koło 5 w Kanadzie. Okej, to ja chyba musiałam i na pewno rano tego nie oglądałam, tylko no może po południu oglądałam. Jeszcze nie pamiętam, która to była godzina, ale na pewno rano tego nie było. Bo no tak, zgadza się, czyli u nas to było po południu. Tak, więc oglądałam i było tak, że rano jeszcze miałam wizytę, więc u lekarza, więc mówię, po tej wizycie to mówię, usiądę i poczuję, zanim te słońce z księżycem tak w jednym punkcie będą. I przyszła taka wiadomość, bardzo ciekawa wiadomość, a druga część to przyszła dosłownie w momencie zaćmienia. I zazwyczaj to, co są w momencie zaćmienia, są bardzo mocne, bardzo intensywne, bo to jest dosłownie jakby takie z pierwszej ręki, tak powiem, wiadomość z pierwszej ręki. Bardzo się proszę. Tak, więc tak, to jest ta pierwsza część, pierw mówię. Jądro szczęścia jest tylko jedno. Tak samo jak mamy coś wewnątrz, takie nasze część duszy, takie nasze wewnętrzne, boska szczęście, to jest tylko jedno. Okay. I tak naprawdę to zawsze, kiedy jesteś z tym połączony, to zawsze wracasz do Stwórcy. Myślisz, że jest wiele wcieleń, ale tylko jedna i myślisz, że jest wiele wcieleń i jedno wcielenie to jest jedna ścieżka, ale ścieżek jest wiele. Na wielu planetach. Także jak my na przykład myślimy, że my mamy takie reinkarnacje na Ziemi, tak jak na przykład paciorki wyglądają, koraliki. Tak. Tu, na przykład XVIII wiek, potem XX wiek, XXI wiek i tak dalej, to okazało się, że to jest tak strasznie porozrzucane tak naprawdę. Wszystko jest jednocześnie. I jak my mamy, myślimy, że na przykład mamy tylko na takiej linii to wszystko idzie, to nic nie idzie, bo mamy jednocześnie na innych planetach. Więc nasza dusza rozdziela się i ma w tym samym czasie na innych planetach jest, na innych na przykład wymiarach jest, na Ziemi jest i to jest tak, można powiedzieć, tak troszeczkę tak wrzątko, ale też porozwalane. Wszystkie doświadczenia naraz. Wszystkie doświadczenia, wszystko naraz jest. I to jest dla mnie też takie dosyć skomplikowane do zrozumienia, bo... Ale ja to tak też czuję, wiesz?
bo my mamy taki umysł logiczny, że jeżeli na przykład gdzieś jedziemy, to musimy wiedzieć, gdzie, dokąd jedziemy, nie? Taki mamy od A do B i po prostu tutaj jest takie miasto, to jest taka wieś, tutaj coś takiego, a to okazało się, że w ogóle jak wyjdziemy ponad to, to jest zupełnie coś innego. Zupełnie, i czasami nam to trudno zrozumieć. I te wcielenia to nie tylko są na różnych planetach, ale na różnych konstelacjach, na różnych wymiarach. I po prostu można powiedzieć, jesteśmy wszędzie, ale jesteśmy też nigdzie. Fizyka. Tak, jesteśmy częścią, albo po prostu, albo też nie istniejemy, albo istniejemy w formie takiej niefizycznej, na różnych przestrzeniach, na różnych płaszczyznach i tak dalej. To chyba Dolores Cannon, jak dobrze pamiętam, ona to fajnie o tym mówi. Można sobie tam przejść. Tak. I teraz tak, idziemy dalej. Wędrówka zawsze oznacza powrót do Stwórcy. Okej. Tu bym się zgodził i no, głosuję za. Tak to czuję. Że naprawdę, jak idziemy przez te wszystkie wcielenia, to tak naprawdę to my wracamy do Stwórcy. I Tak. to jest ta ścieżka taka nasza, nie? Twoje istnienie to podział na część. Wrażliwość pełnia, zrozumienie prawda. Czyli tak, część, to są części naszej duszy. Wrażliwość, zrozumienie prawda. Pełnia, Pełnia. jeszcze powiedziałaś. To są cztery takie aspekty naszej budowy naszej duszy, tak można powiedzieć. Każda wędrówka duszy jest osobista. Każdy ma inną wędrówkę, nie? Mądrość. Dusza zdobywa mądrość, krocząc po ścieżce. Mądrość to tak naprawdę prawda. A prawda zawsze daje wiarę. Czyli jak łączymy się z prawdą, z wiarą, to odkrywamy prawdę. Nie? Prawdziwy wzrost to zrozumienie i odczucie miłości. No, bardzo głębokie. To jest bardzo głębokie. I teraz tak, to jest ta druga część, która przyszła w momencie, kiedy było zaćmienie słońca. Ok, to po prostu ten Dobra, moment. czyli to, co powiedziałaś, to było w tej pierwszej Przed, części. a teraz po Po, prostu ten. w trakcie. W trakcie, tak. Zjednoczenie, czyli zjednoczenie Słońca i Księżyca, nie? Ma wpływ na ludzkość. Uwalnia ją. Zjednoczenie to jasność. Zobaczcie, jeżeli jest na przykład taki, mamy koronę Słońca, nie? I ta korona Słońca, ona daje niesamowity rozbłysk. Taki rozbłysk. I to nie jest rozbłysk też świadomości i powiem wam, że ja zaczęłam tak troszeczkę szukać, dlaczego mamy to zaćmienia, dlaczego to jest takie ważne i tak dalej. I wiecie co, ja zaczęłam oglądać takie filmy astronomiczne, bo wiedziałam, że dobra, ja po prostu sobie poszukałam, dlaczego to jest takie ważne dla nas i co się w ogóle zdarzyło. I posłuchajcie, znalazłam, że jeżeli mamy zaćmienie, bo zaćmienia zawsze wywoływały przez tysiąclecia lęk. Tak. Zawsze było. Ale może ja myślę, że może nie samo zaćmienie, ile rządzący tamtymi krajami poprzez zaćmienie wywoływali lęk. Tak. I wiecie co, w jakiejś kulturze, ale ja już nie pamiętam w której kulturze, to chyba w Babilonii albo w Syrii, ale mogę też się mylić, było tak, że na okres, jak już na przykład przeliczali, kiedy będzie zaćmienie Słońca czy Księżyca, i żeby no, król był nadal, to wybierali z jakiegoś sobie takiego chłopa albo żebraka, no, taką osobę. I na ten moment zaćmienia Słońca on był królem, ten żebrak.
żeby pomyśleli, że jak przyjdzie zaćmienie słońca czy księżyca, to po prostu król zginie, bo może być po prostu coś takiego złego mu się przydarzyć. Więc na ten moment, nie wiem, czy 10 minut, czy tam 15 minut, wybierali taką, można powiedzieć, ofiarę, czyli żeby ten żebrak udawał króla, no i potem, czy tam jego żona też brali i tak dalej, żeby ona po prostu była królową też. No i wiadomo, po jak już to zaćmienie się skończyło i król ocalał, wiadomo, to okazało się, że tych żebraków po prostu skazywano na śmierć. Dano bóstwo. I to był po prostu fakt autentyczny. I no, chyba tak było, bo no, wszystkie te zaćmienia przez 1000 lat to był upadek cywilizacji, to były jakieś choroby, to było już koniec świata. I to możemy sobie po prostu, wiesz, przykładów po prostu jest, bo to jest tak głęboko w nas wciśnięte, że to jest po prostu, to jest, no nie wiem, bardzo, bardzo głęboko, no w podświadomości. I ja tak patrzałam, jak po film oglądałam na temat astronomii, to okazało się, że tak z naukowego punktu widzenia, są bardzo takie ciekawe rzeczy, że zaćmienie Słońca spowodowało powstanie astronomii, astrologii powstanie, bo to potem one by tak się zjednoczyły parę tysięcy lat temu. Badano na przykład Słońce, badano odległość Słońca od Księżyca, zaczęto badać odległości innych też planet. Jak sobie zobaczycie też, jak na przykład ten rozbłysk Słońca jest, to w pewnym momencie, nie wiem, w którym to wieku było, to wynaleziono nowy pierwiastek, Hel. Tak, masz rację, tak. Tak, który był. No i kiedyś tam jakiś naukowiec był, już nawet nie pamiętam, który naukowiec, ale to... No i zauważył, że jest na przykład jakaś nowa planeta, to się nazywa chyba wulkan albo coś takiego. No i przez wiele lat szukali tej planety, ale okazało się, że nikt nie znalazł. To też takie było przekonanie. I także, no, też pewnie słyszeliście, taką wam tylko historię powiem, słyszeliście o astrologii wedyjskiej, bo Grzesiu Skwarek bardzo dużo mówi. Tak, no jest u mnie też dużo o Wedach. Ida Smela przedstawia Wedy. Tak, tak. I jest takie pojęcie jak Rahu Ketu. Tak. Tak. Ja nie wiedziałam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, skąd to się je, dlaczego się je. I powiem wam, że jest taka, w Wedach jest taka powieść jakiejś tam bogini, nie wiem, o co tam chodziło dokładnie, ale był Rahu, to był jakiś mężczyzna imieniu Rahu. I coś tam się wydarzyło i on był po prostu skrócony o głowę, tak powiem. I z jakiegoś powodu został on wyrzucony w przestrzeń kosmiczną. Jedna część, czyli głowa, to był Ketu, a ciało Rahu. I jak to takie jest z tego, z mitologii. Symbolika. Ale co to jest? Bo ja mówię, tak, co szukałam. Mogę się też mylić. I szukałam, i co to w ogóle jest? No dlaczego to jest? I teraz tak. Istnieją takie punkty. Punkty to są takie w astronomii, że jeżeli na przykład jest zaćmienie, to księżyc pojawi się albo wyżej, albo zależy jak Ziemia się rusza, albo wyżej, albo niżej się pojawia. I jeżeli na przykład jest w pewnym tam momencie i Słońce też jest, to wtedy jest takie pełne, takie zaćmienie, które mieliśmy tego 8. Ono jest rzadko, naprawdę rzadko jest. Ale są takie punkty, które są tak na zewnątrz Ziemi, które można powiedzieć dają taką odległość, czy takie można powiedzieć odległość badań, czy księżyc wejdzie wyżej, czy niżej.
i trzeba, czy to jest 30 stopni, czy tam 90 stopni i tak dalej. I te punkty to są chyba to właśnie Rahu i Ketu, one się nazywają. To są takie odnośniki i one są w astronomii właśnie, one są używane do kalkulacji właśnie tego, kiedy będzie... Astrologii. Kiedy, nie, właśnie w astronomii. Nie, w astronomii. Astronomii. Kiedy będą zaćmienia właśnie... Ale chyba się nie używa tych określeń Rahu Ketu, nie? Nie. Używa się chyba pojęcia Saros. I to są pojęcia, które pierwszy raz pojawiło się w Babilonii. To są matematyczne obliczenia i oni wtedy w Babilonii zauważyli, że no tam po prostu byli geniusze matematycy, moim zdaniem, którzy oni obliczali właśnie ten cały obrót ciał niebieskich i oni ustalili taką tabliczkę Saros, można sobie tak wpisać Saros w Google i tam jest taka tabliczka, która jest do tej pory używana. Od jakichś paru tysięcy lat, gdzie będą całkowite zaćmienia, półzaćmienia, w jakim momencie i tak dalej. Także to naprawdę kupę roboty odwalili, tak powiem, w Babilonii. I od tego momentu mamy takie, można powiedzieć, troszeczkę takie naukowe podejście do tego. Nie tylko przez lęk, no bo wiadomo, jak ktoś nie umie czytać i pisać i tutaj Kościół mówi, to już koniec świata i apokalipsa i tak dalej, no to wiadomo, że uwierzy, nie skwestionuje. Przyjdzie taki naukowiec, że powie, to jest taki ruch Księżyca, Ziemi i Słońca i tak dalej, no to też inny punkt widzenia jest na to, nie? Nie wierzy. Więc tak, dobra, przyjdziemy, bo już mam... zacznę mówić, więc tak. Jedność to jasność. A jasność to wybór władzy nowej przestrzeni, nowej wibracji nieznanego. To też otwarcie się na przestrzeń. Jedność to uzdrowienie, a uzdrowienie się to otwarcie. To otwarcie wszystkich zmysłów, skierowanie energii kosmiczną na tworzenie czegoś nowego. Jasność to wiedza. A wiedza otwiera nas na wszechświat, czyli jeżeli połączymy się z jasnością, jasność to jest światło, a w świetle można dosłownie wszystko zapisać. Świetle to jest nieskończona ilość informacji, to jest więcej informacji można zapisać niż w internecie i najlepsze jest to, że możemy, bo w świetle też jest świadomość, więc, a my jesteśmy częścią świadomości. I za pomocą światła możemy, świadomości możemy się podłączyć informacji, która jest w świetle. I świetle też jest prawda. Nie? Bo jak jest ciemność, to jest złe zrozumienie prawdy. Albo nie ma prawdy, jeżeli jest ciemność. Więc światło otwiera nas na wszechświat. Jedność to jest stan unikalny. Poddania się, ale poddanie się takiego, że zostawiam swoje ego, zostawiam swoje lęki i otwieram się na coś wyższego, które jest większe ode mnie. I coś większego, coś lepszego, które po prostu na stwórcę można powiedzieć, nie? Czyli otwarcie się na pierwszej, pradawnej wiedzy albo stwórcy, no to tak też można tak nazwać. Pradawna wiedza, tak. Tak. Jedność to też unicestwienie starego, czegoś, co my nie potrzebujemy. Bezużytecznej już wiedzy, która już, no już nie jest do niczego przydatna i po prostu my zostawiamy to jak taki stary płaszcz, co już tak znosiliśmy, wymęczony. I już nam nie służy. Właśnie. Nie? Zaćmienie to osiągnięcie porozumienia Ziemi i Wszechświata. Jedność. Zaćmienie to otwarcie się na wiarę. Księżyc przekazuje ci informacje o formie i zmianie. Słońce daje szansę
szerszą perspektywę działania, miłości, wiarę, że wszystko jest możliwe, że jesteśmy oceanem wiedzy. Piękno to jasność, zgoda. Piękno to przypomnienie, że jesteś wspaniałą częścią wszechświata. Bardzo ładny przekaz moim zdaniem, bardzo taki pozytywny. A jednocześnie wiesz, jakby pokazujący, czym to jest. Ja powiem ci, że mam taką ochotę zapytać jakiegoś fizyka, wiesz, jak fizycy patrzą na to od strony tej takiej fizycznej, nie? I znowu, ja mam swoją teorię na ten temat, bo popatrz, moim zdaniem, kiedy tworzy się to zaćmienie i to była taka ścieżka, która miała koło chyba, nie wiem dokładnie, ale koło 300-350 mil szerokości. Tak? I w obrębie tej ścieżki, moim zdaniem, zachodziły zmiany. Najbardziej intensywne w środku tego pasa i mniej intensywne po bokach. Czemu? Bo Słońce jest jednocześnie takim ojcem naszej planety i nas ludzkości, które omywa swoją energią i ochrania nas tą swoją energią, daje życie i jednocześnie chroni. Bo to jest męska energia. Słońce to jest męska energia, nie? Tak. Natomiast kiedy Księżyc zakrywa ten strumień tej energii, tam w tym miejscu nie powstaje pustka. Tylko nagle może się ujawnić inna energia, energia Matki Ziemi w pełni. Ona nie jest niczym zaburzona, bo Słońce jej nie ogranicza niczym. Więc to dlatego chyba poczułem tę euforię i stąd też chyba była ta taka radość z obecności całej rodziny, wszystkich nawzajem. Miłość, muszę to powiedzieć, po prostu miłość. Tam coś takiego popłynęło. I to jest właśnie te, moim zdaniem skromnym, że to jest właśnie te uwidocznienie poprzez zakrycie, ten cień taki, uwidocznienie energii Matki Ziemi. Ale jednocześnie może ktoś powiedzieć, no ale w nocy Słońce nie świeci i tego nie mamy. Nie, Słońce nie świeci, ale jego energia jest obecna wokół całej Ziemi. Tak, bo to obejmuje cały czas. Tak samo jak na przykład mamy... Nie wiem, przykładowo dam trzęsienie ziemi, to też cała fala uderzeniowa przechodzi przez całą ziemię tak naprawdę. To nie jest tak, że tylko jeden region ma, ale naprawdę to uderza i to wszędzie idzie. Tak samo też na przykład przypływy i odpływy morza, to wszędzie są. Nawet są takie małe, ale tak są odczuwalne. Znaczy nawet ta pełnia, to też są odczuwalne, bo niby ta jest pełnia na przykład jakiś dzień, ale i tak czujemy się nabuzowani, więcej jest wtedy wypadków i nawet jak rozmawiałam z pielęgniarkami, które pracują w szpitalach na przykład na ostrym dyżurze, każda pielęgniarka, każdy lekarz powie, że jest więcej wypadków, że jest więcej jakichś tam... samobójczych, czy nawet samobójstw. Tak. Więcej jest tego i jak jest pełnia. Dlatego też tytuł mamy taki, dlaczego zaćmienia Słońca są tak ważne. Wiesz, ja uważam, ja to mocno poczułem, bo kiedy do mnie też przychodziły, wiesz, maile czy filmiki ostrzegające, że teraz to tu będą sypać nam na głowy, wykorzystają nas, wykorzystają to, nie wychodźcie na zewnątrz. Dużo tego, nawet z takich, powiedziałbym, bardzo bliskich mi stron, nie? Nie, a jednak przyszło do mnie coś takiego, tam tydzień chyba przed, że hej, coś tu jest nie tak. To właśnie wręcz odwrotnie, że to jest moment, kiedy ty, wystawiając się na tą energię Matki Ziemi, możesz pokazać, kim jesteś. Tak prawdziwie. Wiecie co, ja kiedyś miałam taki przekaz, ale to w formie wizji przyszło. I ja nawet... szukałam potwierdzenia, do tej pory nie znalazłam takiego potwierdzenia, ale szukałam potwierdzenia bardzo długo, że w czasie starożytnego Egiptu, no wiadomo, to też było dużo kasy, tam kapłanów miała pieczę nad różnymi rzeczami. Oni mieli interesy swoje, tak. Oni mi to było ego, to było, ale to mówię, był taki moment, i to nie pamiętam kiedy to było, ale był taki moment, że jak było zaćmienie Słońca, wystawiali chorych na zewnątrz i na łóżkach, takich noszach, żeby
żeby po prostu, bo mieli takie przekonanie, że to, że zaćmienie słońca leczy duszę, leczy ciało. I chociaż na ten moment ludzie mieli takie przekonanie, że jakieś tam bóstwo przyjdzie. I zdrowieją. Tak, i po prostu wyzdrowieją i pomoże im to w uleczeniu. A pamiętasz jakieś przekazy, że nie wiem, ludzie wstawali z łóżek, uleczyli się? Było coś nie, takiego? Nie, ja tylko widziałam, że setki ludzi, którzy po prostu byli na takich noszach, którzy patrzeli się i po prostu żyli. I to nie, może to są moje wspomnienia, nie wiem, ale to było bardzo ciekawe i nawet w takim, można powiedzieć, w takim szpitalu w cudzysłowie, który tam był, to pokazywali właśnie, że będzie zaćmienie, więc nie wiem, może to są moje wspomnienia, może tak było, no, może ktoś miał podobne albo sny, albo wizje, bo jak Asi Pilatowi się spytałam, ona tam, nie wiem, czy ona potwierdziła to, czy nie, ale to była naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Też powiem o bardzo takiej ciekawej rzeczy, bo w czasie starożytnego Egiptu, no, mieliśmy takie Orion, bardzo był połączony. Całe te, jak sobie zobaczycie, te trzy piramidy, one właśnie są. Ustawienia piramid, tak. Tak, ustawienia piramid i po prostu, no, było dużo przekazu odnośnie Oriona. Całe prawo, takie prawo pierwszej krwi, to było przekaz od Oriona. Zresztą starożytny Egipt to było naprawdę specyficzny kraj, gdzie. Bo wcześniej mówiłam, że wiele cywilizacji było w jednym miejscu na Ziemi. Rzymianie byli jakieś tam z Oriona, byli ktoś tam jeszcze, z Andromedy pewnie jeszcze byli. To było taki, można powiedzieć, ostatni moment, gdzie wszystkie takie cywilizacje ziemskie i pozaziemskie się spotykały. Tak. I ja ostatnio taki filmik znalazłam na internecie i zaczęłam po prostu myśleć o tym. I słuchajcie, ja po prostu poczułam, że to jest to. Poczułam. I po prostu teraz coś wam powiem. Też chcecie, żebyście poczuli, czy to z wami rezonuje. Bo to nie jest tak, bo jest naprawdę full rzeczy na internecie. I jeszcze więcej odnośnie różnych teorii, ale powiem wam, że jak ja to usłyszałam, to po prostu to bardzo tak od razu poczułam to sercem. Tak chyba jest. Tak chyba było. Nie? Zaraz wam powiem. Tutaj chodzi o Archanioła Michała i Rafaela i tych wszystkich. Bardzo ciekawe. No nie wiem, dlaczego to ze mną zarezonowało, ale po prostu tak jest. Czasami rzeczy nie kwestionuję. I okazało się, że dawno temu na Ziemi, już nie powiem kiedy, ale to było dawno temu, były takie ileś flot. Flot, ileś statków było. A, rozumiem. Flota. Tak, flota taka statków kosmicznych, która patrolowała Ziemię, czyli było wszystko okej, było i tak dalej. I na północnej hemisferze, czyli północna Ameryka, Europa, to była flota Michaela i z czego się wzięło potem symbolika świętego Michała jako obrońcy. Święty Michał zawsze z mieczem. Z mieczem, no właśnie. I potem to było. Słuchajcie, ja to gdzieś tam szłam i to usłyszałam, mówię, dlaczego, nie wiem, dlaczego to tak połączyło się ze mną, ale potem jak to było po prostu flota, to było ileś statków kosmicznych i nazwana było Michał, coś takiego, które broniły Ziemię. I wtedy ich intencja była zupełnie inna. Troszeczkę, ale wiecie, jak na przykład potem Ziemia się zaczęła zmieniać i różne rzeczy zaczęło się na Ziemi zmieniać, to pewne zaczęto takie, można powiedzieć, ktoś tam powiedział coś i to się przerodziło w legendę. Nie? I takich legend jest bardzo dużo, albo opowieści jest bardzo dużo, o jakichś na przykład aniołach i tak dalej. I to można bardzo często znaleźć w mitologii, na przykład indyjskiej czy tam hinduskiej. O jakieś tam przybysza z kosmosu i tak dalej. Jak to było naprawdę, to nie wiadomo, ale każdy miał taki inny opis. Ale ta flota, która była właśnie Michaela czy coś takiego, ona pilnowała Ziemię.
Ona pilnowała. No i potem wiadomo, no, czas się zmienił i potem przez taką flotę to po prostu przybrano po prostu pięknego anioła z mieczem, jako obrońcę, nie? No. Ja szczerze mówiąc nie czuję go pozytywnie, nie wiem czemu, jakby nie mam takiego wrażenia. Może dlatego, że dziwnym trafem on na tych obrazach religijnych dziwnie wygląda jako anioł, bo to jest chyba jedyny anioł, który bardzo często jest na czarno. Znaczy nie pamiętam, ale zawsze jest taki, to nie jest taki przyjemny, jest taki bardzo srogi, taki żołnierz. Bo to z mieczem jest. W zbroi, tak. Ale często ma czarne skrzydła, nie białe, tylko czarne. Zauważ to. No właśnie, no. Ja pamiętam, że tylko złote miał, ale to może zależy, jaki obraz, nie? Zależy, jaki obraz, tak. Bo widziałem też białe, ale najczęściej widziałem czarne. Ale może dlatego mi się tak kojarzy i jakby nie czuję go. Natomiast może być w tym dużo prawdy, że to są po prostu imiona albo całych cywilizacji, czy też grup cywilizacji, a nie wcale pojedynczej istoty, nie? No właśnie, nie? I mówię, no legendy, jak, nie wiadomo jak było parę tysięcy lat temu, albo parę miesięcy. Wiesz, nie wiadomo kogo chronili, czy chronili ziemię dla siebie, czy chronili ziemię dla nas, czy jak to wyglądało, nie? Jaki interes, może mieli jaki interes w tym, może schodzili na ziemię, żeby zmienić. Ale to jest ciekawe, żeby to spróbować zbadać. Jakbyś tak kiedyś zadała takie pytanie, no to moglibyśmy też o tym porozmawiać. Bardzo ciekawe, no także mówię, no a tam mamy jeszcze czterech innych, chyba czterech takich archaniołów i ja słyszałam, że w ogóle, że na chyba Rafael to był od tego, od południowej części, ale też nie wiem, czy czy oni razem pracowali, czy był jakiś konflikt między nimi, czy tam, tam jeszcze było, także to trudno powiedzieć, ale no chciałabym po prostu poczuć to, może przyjdzie taka informacja któregoś dnia, ja zawsze robię nic nie na siłę, zawsze. Ja rozumiem, u ciebie jest chyba tak, że jak przychodzi, to... To przychodzi coś sensownego, tak. No. Tak, wtedy coś sensownego przychodzi i po prostu mogę, jak pewnie to zrobimy o tym filmie, bo to takie bardzo ciekawe rzeczy są, nie? Ja mam do ciebie prośbę, jeśli byś kiedyś miała takie poczucie właśnie o tych archaniołach, to spróbuj ich zapytać, kogo oni chronili. Tak, ja jestem nawet sama ciekawa, kogo oni chronili, bo to są archanioły, to są zawsze były w przekazie takie pozytywne są, ale jak na przykład weźmiemy sobie czasów tych babilońskich i jeszcze coś tam, sumerskich, to one nie były pozytywne, one były takie... Część z nich to jest właśnie tymi zbuntowanymi aniołami. Tam też byli archaniołowie wśród zbuntowanych. No, tam to nie było tak fajnie i tak ciekawie, nie? Także, no, i potem zmienili, jak wiele rzeczy zmienili i no, wszystkie na przykład można, te bajki na przykład braci Grimm to też zmienili, tak ładne wersje zrobili dla dzieci, bo kiedyś to makabryczne rzeczy były. Tak, oczywiście. Kogoś tam wsadzali do pieca, żeby go upiec, nie? Tak, bo takie naprawdę makabryczne rzeczy. Ja nie wiem, kiedy tam 200 lat temu te dzieciaki czytały, ale potem miał koszmary pewnie, ale po prostu, no, jaka jest prawda, nie wiem. Nie wiem, ale no mówię, ta informacja po prostu mocno rezonowała ze mną z jakiegoś powodu, nie? Wiesz, ja dzisiaj nagrałem rano z Marysią, która często u mnie na kanale występuje. Znam Marysię. No, fajna istotka. Marysiu, pozdrawiamy cię. Marysia mnie zaprosiła i powiedziała, żebym ja temat przygotował, wiesz? I pierwsza myśl, jaka mi przyszła, o przekonaniach naszych, wiesz? Bardzo ciekawy temat, tak. Tak, i przyszła mi taka myśl, że my tak naprawdę, jeśli żyjemy przekonaniami tylko, a jeszcze nie daj Boże fałszywymi albo nie naszymi przekonaniami, to my naprawdę marnujemy dużo życia, nie? Sporo życia, bo to są tylko przekonania. Tak, ale słuchajcie, żeby zasilić te przekonania, które ciągniemy latami albo pokoleniami, to ile to energii potrzeba? No, więc to, co mówisz ty, nie? To ja tutaj jakby chciałbym ludziom poddać pod taką rozwagę, żeby badać te przekonania. Czy one są twoje, czy są fałszywe,
Czy naprawdę to nie jest, czy nie jest podsunięte przez kogoś? Bo jeśli one nie są twoje, to po prostu żyjesz cudzym życiem, cudzymi Tak. przekonaniami. Ale częściej na przykład zdarza, że no w moim przypadku na przykład tak było, że miałam przekonania, które w ogóle nie były moje, nigdy moje, bo to było jakieś mojej prababci, coś takiego, co ja nawet nie miałam pojęcia, jak ona ma na imię, gdzie ona mieszkała, bo moja rodzina, co się okazało, zmieniała tyle państw, że to jest głowa mała. I tak, ja nawet nie wiedziałam, ale potem okazało się, że robiłam taką, na jakiejś tam terapii było i widziałam, skąd moja rodzina pochodzi. Widziałam, gdzie jak przechodzili na przykład przez Syberię, przechodzili przez, z Indii, przechodzili na, przez Syberię, potem, potem do chyba Litwy i potem wylądowali w Polsce, ale to trwało setki lat i nagle po prostu widziałam przekonania moich tam prababci, coś takiego i ja tym żyłam, takimi przekonaniami żyłam latami. Naprawdę latami. Ja nawet nie wiedziałam, że to w ogóle nie jest moje. Dopiero jak to wyszło, to słuchajcie, to było dosłownie tak, jakbym przebudziła się, tak naprawdę oczy otworzyła. I to jest, ja często pracuję z ludźmi, którzy, ja robię tam sesje energetyczne i wchodzę w poprzednie wcielenia, że mamy też przekonania z poprzednich wcieleń. I to są naprawdę tak interesujące, takie, tak dziwne, trudno wytłumaczyć, dlaczego mamy takie, ale po prostu my jako komórka ściągamy. Ja zaczęłam tak w pewnym momencie się interesować takim zagadnieniem, dlaczego mamy traumy. I tak naprawdę żaden terapeuta nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego nasze komórki wytwarzają traumę. Dlaczego? Dlaczego? Bo generalnie komórki polegają na tym, że wymieniają się cały czas informacjami przez ileś tam do momentu istnienia komórki, nie? I informacje też ściągają z zewnątrz, ale też wewnątrz. Więc każda komórka w naszym ciele wie, co inna komórka robi. Non stop, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zgadza się. Non stop wie. I jest taka. Tak, ale tak jest. I jeżeli pracuje się nad. Taka teoria jest, że pracuje się nad komórkami macierzystymi, które każdy z nas ma. To są takie, można powiedzieć, jak software do komputera. Bo to nie pracuje się na zewnątrz komórki, tylko po prostu się już takim mikroprocesorem pracuje i tam się zmienia informacje i słuchajcie, a wszystkie komórki się komunikują ze sobą. I w pewnym momencie jest tak, że jeżeli odrywa się trauma, odrywa się na przykład tak 10 traum, tak też, to w pewnym momencie wszystkie inne pozostałe komórki o tym milisekundzie wiedzą. No tak. I przekazują dalej tej informacji. Także to jest taki proces. I co komórki robią? Komórki są bardzo, bardzo interesującym zagadnieniem. Szkoda, że wiele rzeczy nam nie uczą w szkołach. Uczą nas o pantofelkach. Pierdoły dosłownie, tak powiem. No. Jak tak naprawdę świadomość komórek nas nie uczą. Jest dział, który się nazywa, to jest pigstate.com, możemy nawet napisać pod filmikiem, gdzie badania robili na temat... Jeszcze raz powiedz. Pigstate.com to jest taka organizacja, wyższe stany świadomości komórek. Wyślę ja, tego. Ja poszukam ten link, opowiadaj, a ja poszukam. I tam pokazują, jak jest psychoimmunologia komórek. Tak, już mam tą stronę. I oni właśnie powiedzą, jak komórki działają, jaka jest świadomość komórek, bo mówię, no szkoda, że takich rzeczy, bo jeżeli byśmy wiedzieli, jaka świadomość komórek jest, jak my funkcjonujemy, to wiele byśmy uniknęli wielu rzeczy. Bo byśmy wiedzieli, co, jakimi myślami, jak mam to zmienić, nasze myślenie i tak dalej, ale to nie to wszystko, bo my dziedziczymy nie tylko
Z pokoleń wiele rzeczy, ale z poprzednich wcieleń wiele rzeczy. Nie tylko na Ziemi, ale na innych Czy to jest planetach. ta strona? Nie. To chyba źle wpisałem. To chyba To źle wpisałem. Może ten, może podam. Może no podaj tu na czacie, a ja dla naszych widzów wrzucę to. Bo i jest będziemy... Coś tutaj nacisnąłem, chyba nie. Na czacie na dole po lewej masz czat. To jakbyś tam napisała, to zaraz podamy naszym widzom. Już, poczekajcie chwilę. A, pik jak pik, nie pic jak rysunek, tylko pik. Nie, piks. Nie, pik. Okej, okay, dobra. To jest kanadyjska strona. Od i tam piku. Jest. Tak, i tam można wejść na... Dobra, drodzy widzowie, to zaraz wam to pokażę. Tam jest w języku polskim też opcja, po prawej stronie tam, bo ja wchodziłam, wielu osobom wysyłam właśnie tą stronę. Badania stanów szczytowych, to mamy. Okej, okay, czekaj, czyli jak będziemy rozmawiać, to będzie nas słychać? Tak, będzie nas słychać. No, mamy to, tą stronę. Tak, o psychobiologii, psychoimmunologii i tak dalej. Także tam jest opis. No jest trudno do zrozumienia, bardzo trudno. Ja naprawdę, tak, to jest grant, który jest założycielem. Jest też na Porozmawiamy TV, jest film właśnie z grantem, z polskimi napisami. Tam można sobie włączyć polski napis. Przepraszam, już się przyłączam. Tam sobie można polskie napisy włączyć, bo jest Aleks Pedrowicz właśnie zrobił. I tam jest pokazana. I słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite badania, które są robione nad świadomością komórek. Jest niesamowite. I to świadomość jest... komórek jest po prostu faktem. Tak, to jest. To są naukowcy, którzy pracują. Najlepsze jest to, słuchajcie, najlepsze jest to, że oni tam zatrudniają biologów, psychologów, ale także i osoby jasnowidzące. Sensytywne, rozumiem. Jasnowidzące, które potrafią opisać, jak wygląda na przykład schizofrenia, albo jak na przykład zespół pourazowy, jak wygląda to w ciele, które widzą na przykład, jak ma się poczepy tych chipy obcych, jak to w komórce wygląda. Ja nie mam aż takiego jasnowidzenia. Ale to ciekawe, że jest taka wiedza, która łączy naukę jednocześnie z tym, co nie jest tak łatwo poznawalne. To jest ciekawe. Tak, no. Ojciec tego założyciela Grant to cierpiał na, jak dobrze pamiętam, na schizofrenię katatoniczną i okazało się, że to był lekarz. Lekarz jest i znaczy był i jego mama była pielęgniarką, więc ojciec dostał taki, można powiedzieć, nie wiem czy atak, nagle zachorował na schizofrenię i po prostu, no i warzywko w szpitalu, więc dostawał tylko leki i to wszystko. Grant do niego podszedł i coś tam zrobił, jego ojciec wstał, zaczął normalnie mówić. I wszyscy nagle się zebrali i coś się wydarzyło, dlaczego on wstał. I z tego narodziła się kolejna książka właśnie coś o głosach. Więc on spytał się, jak to jest, jakby jesteś w tym stanie tej katatonicznej, tej schizofrenii. Tak, a on jego ojciec powiedział, żebyś był w nieskończonym koszmarze. Niekończącym się koszmarze i po prostu, który nie mógł się obudzić i no, wyleczył ojca, także jest, jeżeli ktoś ogląda, na przykład ma kogoś tam z rodziny albo może szuka na przykład leku na schizofrenię, może to... Niech sobie zajrzę na tą stronę. Polecam, ja bardzo polecam tą stronę. Daleko odskoczyliśmy od naszego głównego tematu. Dlaczego zaćmienia słońca są tak ważne? I powiem ci, czasami mnie śmieszą takie komentarze. Ktoś tam napisał, no, miało być na ten temat, a tu już 5 minut minęło i nic. No więc do tych wszystkich widzów powiem tak, nie jesteśmy TikTokiem, moi kochani, trochę cierpliwości. Na pewno będzie ta wiedza przekazana, o której Patrycja mówi. Tak, ale Patrycja, chyba mówię... będziemy kończyć, bo poza nami godzina 5 minut. Tak, ale ja tak chciałam na zakończenie powiedzieć, że czasami szukamy kogoś i nie możemy po prostu znaleźć, albo szukamy pytań. Ja często na przykład dostaję maile, że mam na przykład
ktoś w rodzinie jest chory albo ma jakiś problem, na przykład psychiczny, coś takiego, no ja nie jestem w stanie pomóc. Ja zazwyczaj wysyłam do terapeutów, którzy są z tej strony właśnie Peak States, i oni mają kwalifikacje i oni naprawdę są rewelacyjni ludzie i mają naprawdę doświadczenie, więc oni wiedzą, co mają, co robić, tak powiem, nie? No. Fajnie, że o tym powiedziałaś. Nie wiem, czy to nie może być temat czasem jakiejś osobnej audycji, wiesz? Tak sobie pomyślałem, że to jest ważna kwestia dla wielu ludzi. Ludzie z schizofrenicy, ale też ci, którzy przeżywają takie psychiczno-motoryczne choroby, jak Parkinson czy Alzheimer. Tak, tam też właśnie leczą, tam jakiś zespół pourazowego stresu, coś takiego, nawet jeżeli ktoś ma na przykład w rodzinie jakichś alkoholików albo problemy na przykład z braniem nie wiadomo czego, to uzależnienia. Uzależnienia i to takie maksymalne. Czasami są takie osoby, że no, urodziły się w danej rodzinie, są takie inne, można powiedzieć, i dlaczego ja w takiej rodzinie się urodziłam, no i szukają pomocy, a tutaj na tej stronie to jest, płaci się tylko za rezultaty. Wiecie co, ja powiem, mam taką jedną historię, że kiedyś do mnie napisała dziewczyna, której syn ma hemofilię. Ciężka choroba, to jest choroba królewska, można powiedzieć, i szukała pomocy i powiedziała... Ktoś się zrani, ma małe szanse na to, albo tak, bardzo syn trudne ma, szanse na to, żeby się uratować. Jest, tak, tak, i okazało się, że ta dziewczyna napisała właśnie do Granta, ona mieszka tam w Kanadzie, napisała do niego, nawet nie wiedziała, że to też jest Kanadyjczyk, i okazało się, że teraz z nim współpracuje, więc, bo on szukał osób do współpracy, żeby pewne ćwiczenia badać na ludziach o różnych chorobach genetycznych, więc on teraz z nim pracuje, więc zobaczcie, takie rzeczy też się dzieją, także. Patrycja, bardzo ci dziękuję. Ja też dzisiaj bardzo spotkanie. Dziękuję. Było dzisiaj ciekawie, no, dwa wejrzenia w przestrzeń przez ciebie, ale też fajnie, żeśmy sobie porozmawiali o zaćmieniu, jak każdy z nas to odczuwał, i popatrzcie, jakie są różne te odczucia, nie? Tak. Więc nie przerażajcie się, ale jednocześnie nie twórzcie sobie przekonań, których się będziecie sztywno trzymać. Badajcie, sprawdzajcie, poddawajcie wątpliwość, żeby się nie przywiązywać tylko do jednego punktu widzenia. Tak, tak. Fajne, dziękuję ci. Ja też dziękuję. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, kochani.